Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Kapitał Ludzki to jest program operacyjny, który jest dla wszystkich, którzy chcą korzystać z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tyczy się on działań związanych z zasobami ludzkimi. To jest społeczeństwo, które mamy wokół siebie. Oprócz wykształcenia, oprócz kultury osobistej, oprócz zaangażowania, wszystko to, co człowiek może dać z siebie. Dla mnie jest to kapitał ludzki i w to należy inwestować. Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Łoś. Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Fundusze Unijne dla Mazowsza. Już Państwo słyszeli, jaki będzie temat dzisiejszego programu. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób organizacje pozarządowe mogą skorzystać z funduszy unijnych. I już na początek, jeśli Państwo pozwolą, przedstawię gości programu. Pani Jolanta Lendo, Wydział Oddziałów Zamiejscowych, oczywiście Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Witam pięknie. Pan Marcin Kucharski, Wydział Wdrażania Priorytetu 7 PO, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzień dobry. I gość z Ostrołęki, pani Magda Korczakowska, Wojewódzki Urząd Pracy, filia w Ostrołęce. Dzień dobry. Proszę Państwa, no więc właśnie, słyszeliśmy wypowiedź dwóch pań, które zresztą zostaną jeszcze przedstawione dokładnie w tym programie. Co to jest ten kapitał ludzki? Czyli ja raczej skłaniałbym się do tej drugiej definicji. To są ludzie, którzy korzystają ze wsparcia projektów unijnych. Kapitał ludzki nie powinien być definiowany w żadnej nowomowie projektowej. To są po prostu ludzie, którzy nie są zagospodarowani lub są w niewłaściwy sposób zagospodarowani, czy na rynku pracy, czy w gospodarce. I chodzi o to, żeby odpowiednio ten potencjał, który ci ludzie mają, wykorzystać. A nawet spotęgować. Spotęgować go jeszcze. No i właśnie, w jaki sposób jest przygotowywane to spotęgowanie potencjału ludzkiego, jak to jest wykorzystywane, jakie środki, jakie pieniądze na to idą. Posłuchajmy na przykładzie Fundacji na rzecz transportowych usług specjalnych dla osób niepełnosprawnych w Warszawie. Klaudia Rukszan, Fundacja TUS, Centrum Kariery Osób Niepełnosprawnych, specjalista do spraw pomocy. Wczoraj byłyśmy z koleżanką, razem z koordynatorem merytorycznym, ale nie tylko, bo jeszcze z naszymi dorywczyniami zawodowymi, w Zielonce, gdzie zorganizowałyśmy pierwsze spotkanie i pierwsze konsultacje dla osób niepełnosprawnych z powiatu wołomińskiego. Ale objeżdżałyśmy również cały powiat wołomiński, ponieważ realizując projekt Centrum Kariery Osób Niepełnosprawnych Integracja na Otwartym Rynku Pracy, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, rozszerzyliśmy swoje działania o dwa powiaty. Nie tylko Warszawa, ale dwa powiaty, wołomiński i legionowski. Nasze działania polegają na tym, że ponieważ są to powiaty najbardziej zagrożone bezrobociem, chcieliśmy z naszą ofertą, z aktywizacją zawodową dla osób niepełnosprawnych wyjść w teren. Tam mamy organizować konsultacje na miejscu bezpośrednio, konsultacje dla osób niepełnosprawnych. To znaczy konsultacje polegają na tym, że nasz prawnik i nasze doradczynie zawodowe jadą na miejsce i udzielają osobom niepełnosprawnym wsparcia w znalezieniu pracy na otwartym rynku pracy. Czyli konsultacje doradcy zawodowego polegają na tym, że pomaga on napisać CV, napisać list motywacyjny, napisać indywidualną ścieżkę kariery dla tej osoby, pomóc dobrać ofertę pracy do rodzaju schorzenia. Natomiast prawnik informuje i wyposaża osoby niepełnosprawne w wiedzę o ich prawach i obowiązkach, żeby osoby niepełnosprawne idąc do pracodawcy doskonale zdawały sobie sprawę z tego, jaki jest ich czas pracy, co im w ogóle się należy, jakie są urlopy dla nich przewidziane, czy mogą brać turnusy rehabilitacyjne. Okazuje się, że jest to wiedza, która tym ludziom jest potrzebna. Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych Integracja na Otwartym Rynku Pracy to jest numer działania 72, natomiast poddziałania 721, czyli aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Teraz mamy tutaj nazwę już dokładną projektu, a to, o czym Pani opowiadała wcześniej, to jest to praktyczne działanie związane z tym projektem. Dokładnie, ponieważ projekt polega na tym, że Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych, Integracja na Otwartym Rynku Pracy, to jest kompleksowe działanie, które my oferujemy osobom niepełnosprawnym, żeby je wspomóc
zatrzymać je na otwartym rynku pracy, nienachronionym, oraz zachęcić, tak, pracodawców, żeby te osoby niepełnosprawne były zatrudniane. Samo napisanie projektu poszło gładko. W Fundacji TUS pracują osoby, które są bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Natomiast przejście przez wszystkie wytyczne, które były ogłoszane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Unijnych Projektów, były dość trudne. Wytyczne były uszczegóławiane. W rezultacie musieliśmy nasz wniosek złożyć ponownie i po prostu wytyczne się zmieniały w trakcie konkursu. No ale summa summarum, jakoś udało się Państwu dojść do finału tego projektu? Tak, bardzo zachęcam organizacje pozarządowe do tego, żeby korzystały z tych funduszy, dlatego że to jest olbrzymi rozwój dla NGO. To są pieniądze, które dostajemy i które możemy poprzez swoją działalność dać ludziom. Tyle przykładu warszawskiego. Jeszcze będzie jeden przykład z naszego regionu, z Mazowsza. A teraz przejdźmy do pytań, które myślę w jakiś sposób rozjaśnią tym wszystkim z Państwa, którzy może chcieliby jeszcze korzystać z tych funduszy i chcą posiąść wiedzę poświęconą właśnie tej problematyce. Dlaczego jest taki podział na komponent centralny i komponent regionalny? Komponent centralny to są działania systemowe skierowane do na przykład systemu pomocy społecznej, urzędów pracy. Natomiast regionalny komponent to są właśnie inicjatywy na przykład oddolne, które mogą realizować organizacje pozarządowe w małych społecznościach, w gminach miejsko-wiejskich do 25 tysięcy mieszkańców. Chodziło o to, żeby na poziomie województwa lepiej zdiagnozować potrzeby, czyli żebyśmy wiedzieli, co jest potrzebne i zareagowali odpowiednim wsparciem na to, co jest potrzebne. I rzeczywiście tak jest? Udaje się jakby zbadać dokładnie to środowisko w regionie i stamtąd jest więcej zapotrzebowania na te środki? Czy na przykład w priorytecie 7 jakość projektów jest bardzo różna, ale te składane przez organizacje pozarządowe należą do lepszych projektów, w których rzeczywiście diagnoza potrzeb jest prawidłowo zrobiona. 1/3 projektów to są projekty realizowane przez organizacje pozarządowe. Te organizacje najlepiej znają bolączki regionalne i problemy regionalne. Swoje środowisko. Dokładnie. W związku z tym są to organizacje, które z poziomu centralnego miałyby mniejsze pole do popisu niż na poziomie regionalnym. Z jakich działań organizacja pozarządowa może skorzystać w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki? I tutaj są wymienione takie oto jak 6.2, 6.3, 7.2 i tak dalej. Pewnie o wszystkich nie zdążymy powiedzieć, ale przynajmniej o niektórych. Tak. No w zasadzie organizacja pozarządowa może korzystać z Kapitału Ludzkiego z każdego z działań. Z tym, że no takie najważniejsze, tutaj można przytoczyć właśnie działanie 6.2, wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. To jest działanie w zasadzie wyjątkowe, jeśli chodzi o kapitał ludzki, gdyż ma na celu właściwie stworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie samozatrudnienia przedsiębiorczości. I na tyle to jest istotne, gdyż instytucje, które mogą się ubiegać właśnie w ramach tego 6.2,